Szanowni Państwo, już wkrótce rozpoczniemy obchody 75. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz. Raz jeszcze proszę Państwa o wyłączenie telefonów komórkowych i niewykonywanie zdjęć podczas oficjalnej części naszej uroczystości. Przypominam także o tłumaczeniach. Język polski to kanał pierwszy, język drugi to angielski na kanale drugim, kanał trzeci to język hebrajski, kanał czwarty to język rosyjski. Ladies and gentlemen, the commemoration of the 75th anniversary of the liberation of Auschwitz will start soon. Please once again mute your mobile phones and do not make pictures during the official part of the commemoration. The commemoration will be translated. Let me remind you, Channel 1 is Polish, the second channel it's English, the third one is Hebrew, and the fourth one is Russian.
Szanowni Państwo, na dzisiejszych obchodach pragnę powitać byłych więźniów obozu oraz ocalałych z zagłady. Witam głowy koronowane, prezydentów, premierów, szefów parlamentów oraz przewodniczących wszystkich delegacji państwowych. Witam przedstawicieli Parlamentu Polskiego i parlamentarzystów z Europy i świata. Witam członków rządów z Polski, Europy i świata. Witam reprezentantów Korpusu Dyplomatycznego. Witam darczyńców, którzy wsparli Fundusz Wieczysty Fundacji Auschwitz-Birkenau Filary Pamięci. Witam reprezentantów kościołów i wspólnot religijnych, w tym wspólnot i gmin żydowskich, a także społeczności romskiej. Witam przedstawicieli władz regionalnych i samorządowych. Witam reprezentantów wszystkich instytucji i organizacji oraz wszystkie pozostałe osoby, które przybyły na dzisiejsze obchody. O zabranie głosu proszę prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudę. Czcigodni ocalali, świadkowie zagłady. Wasze królewskie mości, wasze książęce wysokości, szanowni państwo prezydenci, premierzy, ministrowie, ekscelencje, dostojni goście, panie i panowie. Na rampę zajechał właśnie pociąg. Z towarowych wagonów poczęli wysiadać ludzie i szli w kierunku Lasku. Kiedy wstawałem z rana do mycia podłogi, ludzie szli. Kobiety, mężczyźni i dzieci. Wychodziłem nocą przed blok, w ciemności świeciły lampy nad drutami. Droga leżała w mroku, lecz słyszałem wyraźnie oddalony gwar wielu tysięcy głosów. Ludzie szli i szli. Z lasu podnosił się ogień i rozświetlał niebo, a wraz z ogniem podnosił się ludzki krzyk. Przez dnie i noce ludzie szli. Na rampę nieprzerwanie przyjeżdżały wagony i ludzie szli dalej. Tak ukazał Auschwitz latem 1944 roku polski więzień tego obozu, pisarz Tadeusz Borowski. Umy ludzi idących, prowadzonych, zapędzanych na masową śmierć. My w Polsce dobrze znamy prawdę o tym, co tu się działo, bo opowiadali nam to nasi rodacy, którym Niemcy wytatuowali obozowe numery. Mija 75 lat od zakończenia tego potwornego, przerażającego, zbrodniczego koszmaru, który w tym miejscu rozgrywał się przez blisko 5 lat. Mijają już prawie 3 pokolenia od tamtego dnia, 27 stycznia 1945 roku, kiedy kilka tysięcy więźniów wycieńczonych okrucieństwem oprawców, niewolniczą pracą, głodem i chorobami doczekało się wreszcie wyzwolenia przez żołnierzy Armii Czerwonej. Są tu dziś wśród nas ostatni żyjący ocaleni, którzy przeżyli piekło Auschwitz. Ostatni z tych, którzy na własne oczy widzieli zagładę.
Wśród nich ci, którzy doświadczyli losu narodu żydowskiego, o którym mówi Psalm 44, zabijają nas przez cały dzień, uważają nas za owce prowadzone na rzeź. Zgromadziliśmy się tutaj. Członkowie 61 delegacji z całego świata, aby wspólnie uczcić Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Holokaustu. Stajemy przed bramą obozu, w którym śmierć poniosła najwięcej ofiar i który stał się symbolem zagłady. Składamy hołd wszystkim 6 milionom Żydów zamordowanych w tym oraz innych obozach, gettach, miejscach kaźni, na ulicach miast, miasteczek. Stajemy tutaj przed wami, czcigodni ocaleni, aby w obliczu świadków zagłady podjąć jeszcze raz zobowiązanie. Podjąć zobowiązanie z myślą o tych, którzy zginęli, o was, którzy ocaleliście, ale i o przyszłych pokoleniach. Ludobójstwo popełnione tutaj przez funkcjonariuszy hitlerowskiej III Rzeszy pochłonęło ponad 1 300 000 ludzkich istnień. Byli wśród nich Polacy, Romowie, jeńcy sowieccy, ale przede wszystkim Żydzi, których zgładzono tu przeszło 1 100 000. Mówimy o liczbach, a przecież to konkretni ludzie, ich losy, ich cierpienia. Mówimy o liczbach, choć zapewne nigdy nie poznamy ich dokładnie. Ale mówimy o liczbach, bo jesteśmy w fabryce śmierci, bo liczby uzmysławiają nam przemysłowy charakter popełnionej tutaj zbrodni. Holokaust, którego Auschwitz jest głównym miejscem i symbolem, był zbrodnią wyjątkową w całych dziejach ludzkości. Nienawiść, szowinizm, nacjonalizm, rasizm, antysemityzm przybrały tu postać masowego, zorganizowanego, metodycznego mordu. Nigdy indziej, ani nigdzie indziej nie przeprowadzono eksterminacji ludzi w podobny sposób. Żydzi z Polski, Węgier, Francji, Holandii, Grecji i innych okupowanych krajów w całej Europie byli tu przywożeni bydlęcymi wagonami, poddawani selekcji i pozbawiani całego mienia. I w ogromnej większości natychmiast zabijani w komorach gazowych i spalani w krematoryjnych piecach. Wszystko to trwało zaledwie godziny, kwadranse, minuty. Fabryka śmierci przez lata pracowała z pełną mocą. Dymiły kominy, przetaczały się transporty. Ludzie szli i szli tysiącami na śmierć. Wszystko to dzisiaj trudno objąć umysłem. Ogrom dokonanej tu zbrodni przeraża, ale nie wolno nam odwracać od niej oczu. Nie wolno nam o niej nigdy zapomnieć. Kiedy zbliżał się front, który miał położyć koniec zbrodni, sprawcy usiłowali zatrzeć jej ślady. Niszczyli budynki i dokumentację ludobójstwa, zgładziwszy miliony. Chcieli unicestwić także i pamięć o nich. To się jednak nie udało. Uratowani zostali świadkowie, z których
Ostatnimi jesteście wy, czcigodni ocaleni. I zachowane zostało to miejsce, materialny dowód i symbol Holokaustu. Stajemy więc dziś tu, na terenie byłego niemieckiego obozu Auschwitz. Stajemy wszyscy razem i pochylamy głowy przed cierpieniami ofiar tej strasznej, najstraszniejszej w dziejach zbrodni. I w obliczu ocalonych, w obecności ostatnich świadków, podejmujemy zobowiązanie na przyszłość. W imieniu Rzeczypospolitej, która pierwsza stała się celem agresji nazistowskich Niemiec, której terytorium znalazło się pod okupacją, a naród został poddany terrorowi, która stworzyła największy w Europie konspiracyjny ruch oporu przeciwko niemieckiej III Rzeszy, której żołnierze walczyli przeciw Niemcom na wszystkich frontach II wojny światowej od jej pierwszego do ostatniego dnia, której 6 milionów obywateli zginęło z rąk hitlerowców, w tym 3 miliony Żydów, i która podejmuje wszelkie starania o zachowanie tego miejsca, terenu obozu Auschwitz oraz wszystkich innych miejsc zagłady byłych niemieckich obozów znajdujących się na naszych ziemiach. W imieniu Rzeczypospolitej mam przywilej i zaszczyt ponowić zobowiązanie, które my, Polacy, przyjęliśmy na siebie już wtedy, kiedy dokonywał się Holokaust, kiedy nasi poprzednicy z narażeniem własnego życia nieśli ratunek mordowanym Żydom. Jako pierwsi nieśli światu prawdę o zagładzie i domagali się reakcji światowych mężów stanu, i w którym to zobowiązaniu my, współcześni Polacy, również ze względu na pamięć o naszych bohaterskich rodakach, takich jak Witold Pilecki czy Jan Karski, konsekwentnie trwamy. W imieniu Rzeczypospolitej mam przywilej i zaszczyt ponowić zobowiązanie zawsze pielęgnować pamięć i strzec prawdy o tym, co tutaj się wydarzyło. Pragnę zaprosić dziś zgromadzonych tu dostojnych gości, przedstawicieli innych państw i narodów, a także instytucji międzynarodowych i wszystkich ludzi dobrej woli na całym świecie do udziału w tym dziele. Niech będzie to nasze wspólne zobowiązanie podjęte w obliczu ostatnich ocalonych i świadków. Nieść dalej w przyszłość przesłanie i przestrogę dla całej ludzkości, które płyną z tego miejsca. Fałszowanie historii II wojny światowej, zaprzeczanie zbrodniom ludobójstwa i negowanie Holokaustu oraz instrumentalne wykorzystywanie Auschwitz do jakichkolwiek celów to bezczeszczenie pamięci ofiar, których prochy są tu rozsypane. Prawda o Holokauście nie może umrzeć. Pamięć o Auschwitz musi trwać, żeby zagłada nigdy więcej w historii świata się nie powtórzyła. Raz jeszcze dziękuję wam, czcigodnie ocaleni, za wasze świadectwo i waszą tutaj dzisiaj obecność. Wieczna pamięć wszystkim ofiarom Auschwitz. Wieczna pamięć ofiarom Holokaustu.
teraz wysłuchajmy świadków. O zabranie głosu proszę byłą więźniarkę obozu Auschwitz, panią Batrzewę Dagan. Trudno. Witam was wszystkich serdecznym szalom z Izraela. Trudno mi... Trudno mi ukryć moje uczucia. Stoję tutaj i nie wiem, czy to jest prawda, czy sen, że jestem z wami 75 lat po mojej wielkiej eskapadzie cierpienia na tym miejscu. Byłam Schutzhäftling numer 45554. Schutzhäftling po niemiecku to więzień pod ochroną, ale tam, to znaczy tu, w tamtej rzeczywistości, w tej, która była tu, słowo to nie oznaczało ochrony. Nie było tam czegoś takiego jak troska o człowieka czy godność ludzka. Przeciwnie, nawet szukając w słowniku, nie znajdziesz słowa zwrotu na określenie tego, jak deptano godność człowieka. A więc po co to słowo więzień? Dawany jeszcze dodatek pod ochroną. Schutzhäftling. Więzień pod ochroną, ile w tym pogardy, w diabelskim świecie, gdzie godność człowieka traktowana była jak brud, nie było śladu schronienia czegokolwiek. Jestem Häftling i będzie się, ci wszyscy ludzie, którzy byli w lagrze, będą się na pewno bardzo dziwić, ale ja nie miałam pasiaka, bo nie starczyło. I dali mi mundur rosyjskiego żołnierza na gołym ciele i nogi były owinięte szalem modlitwy przyjętej u Żydów. I miałam holenderskie trepy, dwie nierówne. A co zrobili ze mną jeszcze? Oprócz numeru, który mi wytatuowali, który jest dzisiaj zupełnie tak, jak był wtedy, bo był bardzo dobrze wytatuowany, więc ja przede wszystkim tak nie wiedziałam, nie poznałam siebie i gdyby to, że te bloki miały wysokie okna, podniosłam ręce i wtedy poznałam siebie, że to byłam ja. No i najgorszą rzeczą, którą przeżyłam na początku, to było, trudno mi powiedzieć, co mi sprawiło większy ból. Wytatuowanie numeru na ramieniu,
czy coś innego. Wydaje mi się jednak, że najdotkliwszą dla mnie rzeczą była utrata włosów. Dawały mi poczucie kobiecej urody. Warkocze uczesane w koronę na głowie były gładkie i przyjemne w dotyku. Były moje, a ich właśnie dotknęła zbrodnicza ręka, zabrała mi tę koronę i zrobiła ze mnie inne smutne, żałosne stworzenie. Moja dłoń dotknęła gołej czaszki. Stałam przed oknem, odbił się w niej kontur twarzy. Obca postać. Czy to jestem ja? Gdzie moja korona? Podniosłam ramiona przez róg. Przedtem to jeszcze powiedziałam. Rozpoznałam w lustrze swoje odbicie. To byłam nie w lustrze, tylko w szybie. To byłam ja. Moje warkocze i włosy do innych służyły celów. Kto mógł przypuścić, że staną się surowcem na materace lub dywany? Strzyżenie motywowano różnie, że będą wszy na głowie, ale nad wszystkim była ich zmowa pozbawić mnie ludzkiego oblicza. Włosy zabrane mi pod przymusem odrastały zgodnie z naturą i wbrew wszystkiemu. Wraz z nimi ukryte żyło w sercu marzenie. A może przyjdzie i nadejdzie jeszcze jutro. I jutro nadeszło, ale wspomnienia pozostały. I chcę również wam opowiedzieć, ja pracowałam w Lagrze w 4 komandach. Pierwsze komando zbierałam pokrzywy i te ręce moje krwawiły 12 godzin na dzień. A kiedy nas budziono, to wszyscy, co tu siedzą, co przeżyli, o 4 rano i dawali nam z tej pokrzywy picie, i również posługiwali się tą pokrzywą zupą. Aufseherka, to znaczy, która nas pilnowała, i wszyscy wiedzą, co to jest Aufseherka, była bardzo okrutna, miała psa i kija i nas biła. Jeśli kosz tak wysoki nie był ubity tą trawą, którą myśmy używali. Byłam w tym komandzie dużo lat, dużo miesięcy, a później w drugim komandzie, kartofel komando, w którym byłam krótko i na tej Lagerstrasse, na tej ulicy spotkałam kuzynkę, która była żoną lekarza i ona pracowała na rewirze. A rewir, z jednej strony kominy się paliła, z drugiej strony były szpitale. Ale co to były za szpitale? Wszystkie choroby, jakie mogłam tam, flektyfus, bauchtyfus, to wszystko pozostało mi w głowie po niemiecku. I straszny świerzb, który mnie gryzł, i byłam pierwszą, najlepszą kandydatką do komina, bo przeszłam również, kiedy doktor Mengele selegował nas, to myśmy się ustawiali nago w rzędzie i tak żeśmy szli na śmierć. A ja powiedziałam, ja nie pójdę i się schowałam pod pokrywą łóżka. I jakoś się ocaliłam z tego. I później jeszcze jedno komando. Pracowałam na rewirze i moją pracą codzienną było w
zabijać, patrzeć jakie wszy. I nauczyłam się również, że są dwa rodzaje tych stworzeń. Jedno to są wszy głowowe, a drugie wszy odzieżowe. I tak zabijałam palcami te wszy, to była moja robota pierwsza z rana. Co powiem, więc nie można opowiedzieć o tym wszystkim, jak... I byłam po tej mojej strasznej chorobie i po tych chorobach właściwie, dostałam się do komanda Kanada. A Kanada to jest imię, które sami więźniowie wymyślili. Więc ja pracowałam w Kanadzie i tutaj są na pewno ludzie z Węgier. I ja w rękach trzymałam węgierskie ubrania. I kiedy na początku tak na początku płakałam, a później musiałam się przyzwyczaić, że to ma być moja robota. A na tych wielkich górach różnych ubrań całego świata spotkałam fotografie moich nauczycieli z Łodzi, bo w 1944 roku była likwidacja getta łódzkiego i ja spotkałam nie ludzi, tylko spotkałam w tym czasie jeszcze, bo getto istniało dłużej. Jak się żyje w takim miejscu? Więc ponieważ szkoły żydowskie były zamknięte, postanowiłam, że się muszę czegoś uczyć. A było tyle języków z 15, czy to na pewno wiedzą ludzie, którzy tutaj pracują. Zdaje mi się, że jest 15 języków. Ja słyszałam tyle języków i mówiłam, muszę się czegoś nauczyć, to się nauczę języka. I znalazłam z Belgii jedną panią, która mnie była moją nauczycielką. Bez ołówka, bez papieru, bez niczego. Ja się uczę i skończyłam Auschwitz-Birkenau z płynnym francuskim. A drugiej rzeczy, której się nauczyłam, były wiersze i melodie, które tworzyli różni więźniarze i więźniarki. I jedną z nich była Krystyna Żywulska i jej wiersz stał się naszą modlitwą. Nauczyłam się tego wiersza, to jest bardzo długi wiersz, którego nie będę deklamowała, bo go znam dzisiaj tak jak wtedy. I wiersz Krystyny Żywulskiej, Wymarsz w pole, był znany nam jako Wymarsz za bramę i stał się naszą modlitwą. Opis naszych cierpień był wyrazem każdej z nas, ale nie każda więźniarka była w stanie tak opisać bolesną rzeczywistość. Głównym źródłem siły była szalona żądza zemsty. Za tyle mąk, za tyle skarg, bagnety w mózg, sztylety w kark. Słowa buntu wędrowały z ust do ust i ulegały nieznacznej zmianie, zależnie od pamięci i asocjacji osobistych więźniarek. Myśl o zemście stała się źródłem siły znieść długie dni, noce, dni i noce ludzkich cierpień. Ja się dalej uczę i uczę się cały czas. A co mi pomogło przeżyć? To, że sama zdecydowałam zrobić coś dla siebie
i sama wybierać to, co chcę, a nie to, co mi rozkazują. Ale ja nie byłam wyzwolona 27, dlatego że się już żeśmy słyszały kanony ruskiej armii i było wtedy po raz, wtedy było, nie było wyzwolenie, tylko było, po prostu wygnali nas na marsz. Tak, troszeczkę wody, gdybym mogła dostać. Tak. Czy mogę dostać kropionkę wody, bo nie mogę mówić, tak. Troszeczkę tylko, bardzo mało, dziękuję. Proszę, proszę przytrzymać. Tak myślałam tam, to znaczy tutaj. Tam w piekle był to sen, sen ściętej głowy, sen o wolności. Tam serce biło wykrzykiem zemsty, zemsty za tyle cierpień, za czekanie w kolejce na śmierć z góry przeznaczonej, a kraje świata nie czyniły nic. I do dziś mam to uczucie, gdzie żeście wy wszyscy byli, gdzie był świat, który widział i słyszał, i słyszał, i nic nie robił, żeby ocalić tyle tysięcy. Tak. A co będzie dalej? Świat jest cały skierowany. Tak. Ponieważ uczenie było moim marzeniem, więc kiedy byłam, tak jeszcze chciałam powiedzieć, jak to było. Przepraszam, jestem bardzo tak więc powiem z serca, a nie z papieru. Byłam w Auschwitz-Birkenau do likwidacji obozu i moją ostatnią pracą w Kanadzie to było imię, które było nadane przez więźniów, przez Sonderkommando właściwie, bo Kanada jest bogaty kraj, a tam wszystkie rzeczy, które przynieśli ze sobą więźniowie ze wszystkich krajów, to były zebrane w Kanadzie i tam trzymałam i tam to wszystko widziałam, ale w Kanada miała jeden plus, że tam było co jeść. A co mogliśmy tam jeść? Co ludzie przynieśli, bo powiedzieli ludziom w różnych krajach, że jadą pracować, żeby sobie zabrali prowianty. I te prowianty przyszły do Kanady, a my schorowane, chude, chore, jadłyśmy te rzeczy. Czy można jeść takie rzeczy? A wtedy było można wszystko.
A jeszcze jedna rzecz, która pomogła żyć w tym piekle, to była przyjaźń, bo można było sobie znaleźć grupę ludzi, która pomagała jeden drugiemu. Więc Shoah, Holokaust to nie są tylko straszne rzeczy, a gdzie są sprawiedliwi świata, którzy pomagali i chowali. Są inne tematy, które można dzieciom przyjąć. Ja uważam tak i ja walczę o to, żeby wprowadzić temat wcześniej. Dlaczego wcześniej? Dlatego, że na ogół w krajach, kiedy dzieci mają 13-14 lat, to już jest za późno, bo wtedy mają do czynienia ze zmianą fizjologiczną, swoją własną i nie myślą o innych rzeczach, jak o sobie samym, jakie miejsce mają w grupie swoich towarzyszy. Więc czy możemy, tak, czy nauczanie tego tematu jest konieczne? Czy jest możliwe? Na dwa pytania mam odpowiedź. Owszem, jest bardzo konieczne i jest możliwe. A dlaczego bardzo konieczne? Bo żyjemy, tak, bo żyjemy w świecie media i ten telefon, iPhone, jak się nazywa w każdym kraju. Dzieci się bawią tym, już nawet niemowlęta. Te dzieci rosną na tym iPhone'ie i wiedzą więcej, niż my chcielibyśmy, żeby wiedzieli. I dlatego ten temat musi być prowadzony jak najwcześniej. W Izraelu mi musimy, dlatego że w Izraelu są syreny i to jest początek Dnia Pamięci. Więc dzieci się pytają, dlaczego brzęczą syreny. Ale w tych krajach, gdzie nie ma syren, jest ten sam problem. Problem, że dzieci słyszą naokoło. Więc pierwsze trzeba, tak, jeśli tutaj są na pewno nauczyciele, nauczycielom mogę powiedzieć, że po pierwsze to trzeba zbadać, co dzieci wiedzą, jakie jest źródło ich wiadomości i co chcieliby wiedzieć. Ja byłam w wielu miejscach, byłam w Argentynie, byłam w Kanadzie, byłam w Ameryce dużo razy i w Anglii 3 lata i tam napisałam, ponieważ chciałam się uczyć, to pierwsza rzecz, którą zrobiłam, to się uczyłam. Ja się hebrajskiego nauczyłam bardzo szybko i byłam w seminarium nauczycielskim i pracowałam jako przedszkolanka. A mam numer i dzieci mnie pytały, dlaczego, kto mi napisał. Ja 40 lat szukałam odpowiedzi na to pytanie, kto mi napisał. A propos, muzeum ma 4 książki polskie, które są przetłumaczone z hebrajskiego. Są na ogół z hebrajskiego przetłumaczone, które są do użytku szkół. Tak, ja już kończę, dziękuję, bo nie mogę. Tak. Tak. Co mam powiedzieć? Że chciałabym płakać, bo tylko łzami mogę oblać tą przeszłość. I kiedy widzę tylu ludzi, wy jesteście naszym pocieszeniem, że wy wszyscy postaracie się, żeby pamięć tego miejsca i innych miejsc, gdzie ludzie poszli na śmierć niewinną, ze wszystkich narodów, że wy będziecie odpowiedzialni za to, żeby takie nieszczęście się nie powtórzyło w historii życia.
wywiada. Przepraszam, że byłam taka wzruszona, ale nie mogę tak. Jeszcze to się chyba. Bardzo dziękujemy. Szanowni Państwo, o zabranie głosu proszę byłą więźniarkę obozu Auschwitz, panią Elzę Baker. It is a great privilege to stand here today at this great event, this historic event, when so many people having just listened to that lady's speech, that really upset me. It upset me, despite the fact that I was also in Auschwitz as an 8-year-old girl. But I would like to say that it honored for me to be here among so many people who have suffered so greatly, perhaps even much more so than I. And I'm upset. You probably can feel that I'm very upset while listening to that lady there. Yes. Yes. It is. You know, I would like to thank the Polish people for having preserved this former camp here and made it into such a world-renowned memorial, Holocaust memorial, which it is today, and where people can come, especially people who are in that category I was in Auschwitz for, which is Sinti and Roma, which, as I know, I lived in England by nearly 60 years, and I know not many people know that Sinti and Roma have greatly suffered under the Nazis, similar to the suffering of Jewish people, and now some. Asha will continue talking now, because what I'm saying, I'm blind, I can't look at notes, so what I'm saying comes from the heart, and she will continue now with my speech. She will read it, but I have written it, yes.
Mrs. Baker has asked me to deliver the rest of her speech because she is severely sight impaired and she cannot read it herself. In 1944, when I was just an 8-year-old girl, I was taken from my home in Hamburg and deported to the Auschwitz-Birkenau extermination camp. Since my biological mother was a Sinti, the Nazis considered me a gypsy and imprisoned me together with thousands of other Sinti and Roma in the so-called gypsy camp. Almost 90% of a total of 23,000 inmates at the gypsy camp were murdered. Horrible as it was, the extermination camp Auschwitz was just one side of the genocide committed against Sinti and Roma. All over Nazi-occupied Europe, Sinti and Roma were murdered in camps or shot by execution squads. Today we know that around 500,000 Sinti and Roma became victims of a campaign of systematic extermination. In Auschwitz, I witnessed mass murder. There were long queues of people in front of the mass murder facilities, like the gas chambers and crematoria, which were not far from our camp's electrified fences. And then the ear-splitting screams started. Orders to stay inside our barracks with doors locked were disobeyed. And we saw a large area of open fire blazing. I, as an 8-year-old girl, overheard adult conversation like, "They must have run out of gas and they are burning people alive." You might be interested to know that only 6 months ago, I was here at the Auschwitz Memorial commemorating an event that took place there on the 2nd of August 1944. Almost 4,300 men, women, and children from our camp, after one of those Nazi selection processes, were condemned to be murdered that very night. I was among those the Nazis selected to be put into cattle trains and to be deported to Ravensbrück concentration camp. Even today, it's extremely difficult for me to come back to the place of the former concentration camp Auschwitz. I experienced firsthand the effect of anti-Gypsyism, anti-Semitism, and racism. I myself survived Auschwitz through shell luck and the selfless act of some of my fellow inmates. For decades, after 1945, the genocide committed against Sinti and Roma was largely ignored. It took a private initiative by Vincent Rose, one of the early activists of the Sinti and Roma civil rights movement, to erect a modest memorial on the site of the former camp to commemorate the Sinti and Roma murdered at Auschwitz. Today, it is the setting for memorial services like the one I attended last August. Those that were murdered and those that survived the camps must never be forgotten. Hopefully, this memorial site and museum will remain here for many years to come as a warning to people not to let racism and insane ideologies backed by wrong sciences like, for example, eugenic gain power again. May I just say one thing that is very near to me? In times like this, when minorities have to feel vulnerable again, I can only hope that everyone would stand up for democracy and human rights. Thank you.
Szanowni Państwo, o zabranie głosu proszę byłego więźnia obozu Auschwitz, pana Mariana Turskiego. Moi drodzy towarzysze niedoli obozowej, dostojni gości, szanowni zgromadzeni, przyjaciele. Jestem jednym z tych jeszcze żyjących, nielicznych, którzy byli w tym miejscu niemal do ostatniej chwili przed wyzwoleniem. 18 stycznia zaczęła się moja tak zwana ewakuacja z obozu Auschwitz, która po 6,5 dniach zakończyła się, okazała się marszem śmierci dla więcej niż połowy moich współwięźniów. Byliśmy razem w kolumnie 600-osobowej. Wedle wszelkiego prawdopodobieństwa ja nie doczekam już następnego jubileuszu. Takie są prawa. Dlatego wybaczcie mi, że będzie może trochę wzruszenia w tym, co będę mówił. A oto, co chciałbym powiedzieć przede wszystkim mojej córce, mojej wnuczce, która tu jest na sali, której dziękuję, że jest ze mną, mojemu wnukowi, ale chodzi głównie mi o tych, którzy są rówieśnikami i mojej córki, i moich wnuków, a więc młodemu pokoleniu, zwłaszcza tym najmłodszym, zupełnie najmłodszym, młodszym nawet od nich. Kiedy wybucha wojna światowa, ja byłem nastolatkiem. W pierwszej wojnie światowej mój ojciec był żołnierzem i został ciężko postrzelony w płuca i to się stale powtarzało. To był dramat dla naszej rodziny cały czas. Moja matka pochodziła z pogranicza polsko-litewsko-białoruskiego. Tam armie się przewalały tam i nazad, łupiły, grabiły, gwałciły, paliły wioski, żeby nie zostawić tym, którzy przyjdą. A więc można powiedzieć, że ja wiedziałem z pierwszej ręki od ojca i od matki, co to jest wojna. Ale mimo wszystko, chociaż to było tylko 20-25 lat, wydawało mi się to tak odległe, jak powstania nasze polskie XIX wieku, jak rewolucja francuska. A to było tylko 20 lat. Więc kiedy dzisiaj spotykam się z młodymi, zdaję sobie sprawę z tego, że po 75, po 80 latach wydaje się im troszeczkę nużyć, są troszkę znużeni tym tematem i wojna, i Holokaust, i Shoah, i ludobójstwo. I ja ich rozumiem. Dlatego obiecuję wam, młodzi, że nie będę opowiadał wam
o moich cierpieniach. Nie będę wam opowiadał o moich przeżyciach, o moich dwóch marszach śmierci, o tym, jak kończyłem wojnę, ważąc 32 kilo, zupełnie już na skraju życia, na skraju wyczerpania. Nie będę opowiadał o czymś, co było najgorsze. Najgorsze to jest o tragedii pożegnania, o tragedii rozstania z najbliższymi, kiedy widzisz po selekcji, przeczuwasz, co ich czeka. Nie będę o tym mówił. Chciałbym mojej córce, moim wnukom, pokoleniom mojej córki, moich wnuków zinformować o was samych, o was. Widzę, że jest między nami pan prezydent Austrii, pan Alexander van der Bellen. Pamięta pan, panie prezydencie, kiedy pan gościł mnie i kierownictwo Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego, kiedy mówiliśmy o tamtych czasach, w pewnym momencie pan użył takiego sformułowania: Auschwitz ist nicht vom Himmel gefallen. Auschwitz nie spadło z nieba. Można powiedzieć, jak to się u nas mówi, oczywistość. No jasne, przecież nie spadło z nieba. Może się to nawet wydawać banalne stwierdzenie, ale jest w tym niesłychanie, jest to niesłychanie głęboki, bardzo ważny do zrozumienia skrót myślowy. Moi drodzy, przenieśmy się na chwilę myślami, wyobraźnią w połowę, we wczesne lata 30. do Berlina. Znajdujemy się prawie w centrum Berlina. Ta dzielnica nazywa się Bayerischer Viertel, bawarska dzielnica. Trzy przystanki od Kudamu, od ogrodu zoologicznego. Jest tam, gdzie dzisiaj jest stacja metra, jest Bayerischer Park, park bawarski. I oto jednego dnia, w tych wczesnych latach 30., na ławkach pojawia się, przed ławkami pojawia się napis: Żydom nie wolno siadać na tych ławkach. Można powiedzieć, nieprzyjemne, to jest nie fair, to nie jest okej. Ale w końcu jest tyle ławek dookoła, tyle można usiąść gdzieś indziej, no można usiąść gdzieś indziej, nie ma nieszczęścia. Pojawia się w tejże dzielnicy, a była to dzielnica zamieszkała przez intelektualistów, inteligencję niemiecką pochodzenia żydowskiego. Mieszkali tam Albert Einstein, noblistka Nelly Sachs, przemysłowiec i polityk, minister spraw zagranicznych Walter Rathenau. Pojawia się obok, jest tam basen pływacki, pływalnia, napis: Żydom zabroniony wstęp do tej pływalni. Można znów powiedzieć, no nie jest to przyjemne, ale w końcu Berlin ma tyle miejsc, gdzie można się kąpać, tyle jezior, kanałów, prawie Wenecja. No może być gdzieś indziej. Jednocześnie pojawia się gdzieś indziej napis: Żydom nie wolno należeć do niemieckich związków śpiewaczych. No to co? To niech sami chcą śpiewać, chcą muzykować, niech się zbiorą oddzielnie, będą śpiewali. Okej. Potem pojawia się napis i rozkaz: dzieciom żydowskim, niearyjskim nie wolno się bawić z dziećmi niemieckimi, z dziećmi arabskimi.
będą się wywrócały. A potem pojawia się napis: Żydom sprzedajemy chleb i produkty żywnościowe tylko po godzinie 17. No to już jest utrudnienie, jest mniejszy wybór, no ale w końcu po 17 też można robić zakupy. Uwaga, uwaga, zaczynamy się oswajać z myślą. Zaczynamy się oswajać z myślą, że można kogoś wykluczyć, że można kogoś stygmatyzować, że można kogoś wyalienować. I tak powolutku, powolutku, stopniowo, dzień za dniem, ludzie zaczynają się oswajać z tym, i ofiary, i oprawcy, i widzowie, świadkowie, ci, których nazywamy bystanders, ci, którzy to widzą, wszyscy zaczynają się oswajać i zaczynają się przywykać do myśli i do idei, że ta mniejszość, która wydała Einsteina, Nelly Sachs, Henryka Heinego, Mendelssohnów i wielu noblistów, że ona jest inna, że ona może być wypchnięta ze społeczeństwa, że to są ludzie inni, że to są ludzie obcy, że to są ludzie, którzy roznoszą zarazki, epidemie. To już jest straszne, to jest niebezpieczne, to jest początek tego, co za chwilę może nastąpić. I powiem wam, jeżeli się nad tym zastanowimy i przypomnimy sobie słowa pana prezydenta, że władza ówczesna, która z jednej strony prowadzi sprytną politykę, bo na przykład spełnia żądania robotnicze. 1 maja nigdy w Niemczech nie był świętowany. Oni, proszę bardzo, w dzień wolny od pracy wprowadzają Kraftdurchfreude, a więc element czasów robotniczych. Potrafią przezwyciężyć bezrobocie, potrafią zagrać na godności narodowej. Niemcy, podnieście się ze wstydu wersalskiego, przywróćcie swoją dumę, a jednocześnie ta władza widzi, że ludzie tak powoli, ludzi powoli ogarnia znieczulica, obojętność, przestają reagować na zło. I wtedy ta władza może sobie pozwolić na dalsze przyspieszenie procesu zła. I potem następuje już gwałtownie, a więc zakaz przyjmowania Żydów do pracy, zakaz imigracji, a potem nastąpi szybko wysyłanie do gett, do Rygi, do Kowna, do mojego getta, do getta łódzkiego, getta Lismanstadt. Skąd większość potem zostanie wysłana do Kulmhofu, Chełmna nad Nerem, gdzie zostanie zamordowana gazami spalinowymi w ciężarówkach, a reszta trafi do Auschwitzu, gdzie w sposób nowoczesny zostanie wymordowana cyklonem B w nowoczesnych komorach gazowych. I tutaj, jak widzicie państwo, tu się sprawdza to, co powiedział pan prezydent.
Auschwitz nie spadł nagle z nieba. Auschwitz tuptał, dreptał małymi kroczkami, zbliżał się, aż stało się to, co stało się tutaj. Moja córko, moja wnuczko, rówieśnicy mojej córki, rówieśnicy mojej wnuczki, możecie nie znać nazwiska Primo Levi. Primo Levi był jednym z najsłynniejszych więźniów tego obozu. Primo Levi użył kiedyś takiego sformułowania: to się wydarzyło, to znaczy, że się może wydarzyć, to znaczy, że się może wydarzyć wszędzie, na całej ziemi. Podzielę się z wami jednym osobistym wspomnieniem. W roku 65 byłem na stypendium w Stanach Zjednoczonych, w Ameryce, i wtedy była ta szczyt batalii o prawa ludzkie, o prawa obywatelskie, o prawa dla ludności afroamerykańskiej. Miałem zaszczyt, brałem udział w marszu razem z Martinem Lutherem Kingiem z Selmy do Montgomery. I wtedy ludzie, którzy dowiadywali się, że ja byłem w Auschwitz, pytali mnie: jak myślisz, to chyba tylko w Niemczech coś takiego mogło być? Czy mogłoby być gdzieś indziej? I ja im wtedy mówiłem: może być u was może być, jeżeli się łamie prawa obywatelskie, jeżeli się nie docenia praw mniejszości, jeżeli się je likwiduje, jeżeli się... jeżeli nagina się prawo, tak jak to czyniono w Selmie, wtedy się może zdarzyć. Co zrobić? Jedyne wyjście to wy sami, mówiłem im. Jeżeli potraficie obronić waszą konstytucję, obronić wasze prawa, obronić wasz porządek, obronić wasz porządek demokratyczny, który polega na tym, żeby chronić prawa mniejszości, wtedy potraficie to pokonać. Moi drodzy, my w Europie w większości wywodzimy się z tradycji judeochrześcijańskiej. Zarówno ludzie wierzący, ale i niewierzący przyjmują jako swój kanon cywilizacyjny 10 przykazań. Mój przyjaciel, najbliższy przyjaciel, prezydent Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego, Roman Kent, który niestety, który przemawiał tutaj, w tym miejscu 5 temu, w czasie poprzedniego jubileuszu, nie mógł dzisiaj przyjechać, przylecieć, jest słaby, jest po chorobie, ale on wymyślił 11 przykazanie. 11 przykazanie, który jest doświadczeniem Shoah, doświadczeniem Holokaustu, doświadczeniem tej strasznej epoki pogardy. Brzmi ono, 11 przykazanie: nie bądź obojętnym. I mogę wam...
I to chciałbym powiedzieć mojej córce, to chciałbym powiedzieć moim wnukom, to chciałbym powiedzieć rówieśnikom mojej córki, moich wnuków, gdziekolwiek mieszkają, w Polsce, w Izraelu, w Ameryce, w Europie Zachodniej, w Europie Wschodniej, tak, w Europie Wschodniej, to bardzo ważne. Nie bądźcie obojętni, jeżeli widzicie kłamstwa historyczne. Nie bądźcie obojętni, kiedy widzicie... Nie bądźcie obojętni, kiedy widzicie, że przeszłość jest naciągana do aktualnej potrzeb polityki. Nie bądźcie obojętni, kiedy jakakolwiek mniejszość jest dyskryminowana, ponieważ istotą demokracji jest to, że większość rządzi, ale demokracja na tym polega, że prawa mniejszości muszą być chronione jednocześnie. Nie bądźcie obojętni, kiedy jakakolwiek władza narusza przyjęte umowy społeczne, już istniejące. Bądźcie wierni przykazaniu. 11 przykazanie, nie bądź obojętny, bo jeżeli nie, to się nawet nie obejrzycie, jak was, jak waszych potomków, jak na waszych potomków, jakiś Auschwitz nagle spadnie z nieba. Szanowni Państwo, o zabranie głosu proszę byłego więźnia Auschwitz, pana Stanisława Zalewskiego. Szanowni i dostojni uczestnicy uroczystości obchodów 75. rocznicy wyzwolenia koncentracją lager Auschwitz. Kombatanckie słowa szacunku kieruję do wszystkich, którym przeznaczenie pozwoliło uniknąć przemysłowego działania niemiecko-nazistowskiej machiny ludobójstwa w Auschwitz i w innych obozach koncentracyjnych i zagłady. Wyrażenie bardzo drastyczne, ale prawdziwe. Mówią o tym zgromadzone tu nieliczne ilości, niezliczone ilości ludzkich włosów, okularów, protez, butów, odzieży i innych przedmiotów codziennego i okresowego użytkowania przez dzieci, kobiety i mężczyzn różnych narodowości i różnych wyznań. Prochy właścicieli tych rzeczy zostały rozwiane przez wichry historii, ale ich nieśmiertelne dusze pozostały w przestrzeni niewidocznej dla człowieka. Dziś przybyły licznie do tego miejsca i krążą wśród nas.
Jeżeli otworzymy swe serca, to usłyszymy ich płacz, jęki i skargi do Boga. W miejscu takim jak to brakuje słów, a w przerażającej ciszy serce dowoła do Boga. Panie, dlaczego milczałeś? W tej ciszy chylimy czoło przed niezliczoną rzeszą ludzi, którzy tu cierpieli i zostali zamordowani. Cisza ta jest jednak głośnym wołaniem o przeznaczenie i pojednanie, modlitwą do żyjącego Boga, aby się to nigdy więcej nie powtórzyło. Ileż pytań nasuwa się w tym miejscu. Ciągle powtarza jedno. Gdzie był Bóg w tamtych czasach? Dlaczego milczał? Jak mógł pozwolić na tak wielkie zniszczenie, na ten triumf zła? Tak powiedział pochodzący z Niemiec papież Benedykt XVI, który przybył do Auschwitz-Birkenau w 2006 roku. Dalej powiedział: nie potrafimy przeniknąć tajemnicy Boga i widzimy tylko jej fragmenty i błądzimy, gdy chcemy być sędziami Boga i historii. Te słowa papieża stały się dla mnie wskazaniem. Nie wolno grzebać w sumieniach ludzi, którzy przeżyli czas, kiedy człowiek celowo zapomniał o prawie drugiego człowieka do życia. Stąd dalej będę mówił w oparciu o moje polskie wojenne drogi, które zaczęły się w 1943 roku, a skończyły w 1945. Na tych drogach były takie miejsca jak siedziba Gestapo w Warszawie, więzienie Pawiak w Warszawie, obóz koncentracyjny i zagłady Auschwitz-Birkenau, obozy koncentracyjne Mauthausen, Gusen 1, Gusen 2. Do tego miejsca zostałem przywieziony w październiku 1943 roku. Zostałem oznaczony numerem wytatuowanym na wewnętrznej stronie lewego przedramienia. Kolejne numery otrzymałem w Mauthausen, Gusen 1 i Gusen 2. Mój numer z Auschwitz istnieje już 77 lat i jest nadal czytelny. Jest żywym świadkiem zapamiętanych tragicznych wydarzeń. Pamiętam w Auschwitz-Birkenau. Pamiętam wożenie żyjących nagich kobiet samochodami ciężarowymi z baraku do komory gazowej. Ich krzyk słyszę w mojej podświadomości, kiedy wracam myślami do tamtych wydarzeń. Pamiętam idących bez oznak niepokoju, dobrze ubranych ludzi noszących opaski z gwiazdą Dawida. Bardzo dużą grupę tych ludzi prowadził tylko jeden żołnierz formacji SS. Prowadził ich w kierunku krematorium, ale o tym wiedziałem tylko ja i kilku stojących obok mnie więźniów. W Gusen 1, w Gusen 2. Byłem świadkiem kary śmierci za stosowanie się do zasad wyznawanej religii. Z zabijania w obozowym szpitalu chorych więźniów przez więźnia funkcyjnego. Samobój więźniów, którzy rzucali się na kolczaste, naelektryzowane druty ogrodzenia obozu. W pierwszym dniu wolności byłem świadkiem drastycznych samosądów więźniarskich nad funkcyjnymi więźniami, którzy zabijali innych więźniów z nakazu władz obozowych lub z własnego sadystycznego charakteru, który powstał w warunkach obozowych. To są tylko wybrane przykłady.
aby żyć normalnie i twórczo, nie staram się myśleć o wydarzeniach obozowych. Znalazłem na to sposób. Swoje wspomnienia zawłożyłem do szczelnej skrzynki, przywiązałem sznurek i rzuciłem do wody. I wyciągam ją okazyjnie, na przykład na dzisiejszą uroczystość, ale po wykorzystaniu zawartości ponownie wrzucam tą skrzynkę do wody. Ale gdy ucichną już echa uroczystości, niektóre wspomnienia pokonują te zabezpieczenia i wnikają do mojej pamięci, wyzwalając refleksje i pytania bez odpowiedzi. Odmawiając modlitwę Paternoster, wypowiadam werset: chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Czy odpuszczenie winy oznacza zapomnienie o wyrządzonej krzywdzie, odstąpienie od wymierzenia kary, zaniechanie zadośćuczynienia? Czy można odpuścić winy tym, którzy na klamrach wojskowych pasów mieli napis Gott mit uns i z premedytacją zabijali ludzi? Podkreślam, z premedytacją, gdyż wojna to sztuka zabijania. Kto więcej zabije, ten zwycięża. Wojna rodzi przemoc po obydwu stronach, a silniejszy dyktuje prawo, które bywa bardzo okrutne. Wojna zamazuje granice pomiędzy dobrem i złem. Żeby tego nie było, musi być pojednanie między narodami. Ale pojednanie bez prawdy historycznej i przebaczenia będzie tylko mostem bez poręczy pomiędzy brzegami przepaści. Będzie można przechodzić, ale nie bez obawy. Dlatego moralnym obowiązkiem wszystkich tu obecnych jest prowadzenie takich działań, które pozwolą, aby nigdy więcej się tego nie powtórzyło. W tych nieludzkich warunkach panujących w Auschwitz i w innych obozach koncentracyjnych więźniowie tworzyli różne konspiracyjne organizacje, których zasadniczym celem była obrona życia i ludzkiej godności. Mówiąc językiem nowoczesnym, byłem beneficjentem takiej działalności, co pozwoliło mnie przetrwać czasowe załamania i poczucia beznadziejności w Auschwitz i w innych obozach. Takie działania wyzwalają siły, wzmacniają poczucie więzi, pobudzają do działania wbrew własnym poczuciom bezsilności i utraty nadziei. Dwa przykłady tylko. Ojciec franciszkanin Maksymilian Kolbe dobrowolnie poszedł na śmierć na miejsce skazanego ojca wieloletniej rodziny. Rotmistrz Witold Pilecki dobrowolnie dał się uwięzić w koncentracyjnym lager Auschwitz. Organizował i działał w obozowym ruchu oporu. Uciekł z Auschwitz, aby przekazać światu prawdę o tym, co się dzieje w Auschwitz-Birkenau. Brał udział w powstaniu warszawskim, został stracony przez komunistyczne władze Polski. Dwie różne osobowości, które wykazały się wyjątkową charyzmą, bohaterstwem, poświęceniem w miejscach utworzonych dla zagłady ludzi. Ich poświęcenie nie było daremne. W Polsce powołano Instytut Solidarności i Męstwa imieniem Witolda Pileckiego. Celem tego instytutu między innymi jest
upamiętnienie osób różnej przynależności państwowej, ofiar nazistowskich zbrodni. Od 1973 roku działa utworzone w Niemczech Stowarzyszenie Maksymilian Kolbeberg. Jego zadaniem jest porozumienie i pojednanie oraz niesienie pomocy w różnych formach byłym więźniom obozów koncentracyjnych i gett, niezależnie od ich wyznań, zapatrywań i poglądów. W 50. rocznicę zakończenia II wojny światowej wszyscy byli więźniowie obozów koncentracyjnych otrzymali od tego stowarzyszenia pamiątkowy medal. W dokumencie założonym do medalu napisano: przeżyliście okrucieństwa terroru panującego w obozach, ale i potem życie wasze było bardzo trudne. A mimo to wy daliście w tym czasie wspaniałe dowody do pojednania. Kwiat róży odwzorowany na medalu symbolizuje to wasze orędzie pojednania. Wierzymy, że wasz przykład będzie oddziaływał na ludzi, nie tylko na wzajemne stosunki między Polakami i Niemcami, ale stanie się także wzorem do naśladowania, zwłaszcza dla tych narodów, które dziś reprezentują postawę wzajemnego nieprzejednania. Wasze cierpienia w obozach, gettach czy hitlerowskich więzieniach oraz wasze trudne życie po wyzwoleniu nie były daremne. Jesteśmy o tym głęboko przekonani. Tak być powinno, ale tak nie jest. Obecnie w wielu regionach świata ludzie opanowani fanatyzmem dominacji politycznej, rasowej czy religijnej, a nawet osobistej, dopuszczają się zbrojnych aktów przemocy dla osiągnięcia własnych celów. Te akty przemocy pochłaniają tysiące ludzkich istnień i to nadaje im znamiona ludobójstwa. Czy żeby historia zatoczyła koło? Koło napędzane przez ludzi bez poszanowania godności drugiego człowieka. Szanowni uczestnicy dzisiejszej uroczystości, jestem optymistą i wierzę w ludzi, bo w dotychczasowym moim życiu z pominięciem pobytu w więzieniach i obozach koncentracyjnych uzyskałem od nich więcej dobrego niż złego. W kwalifikowaniu ludzkich uczynków na dobre i na złe pomaga mnie piękna kobieta, która ma opaskę na oczach, w lewej ręce trzyma wagę, a w prawej ręce ostry miecz. Będę ją prosił, aby nadal pozostała przy mnie. 26 stycznia, to znaczy wczoraj, prezydent Rzeczpospolitej Polskiej wraz z małżonką wręczył byłym więźniom obozów koncentracyjnych i zagłady Auschwitz-Birkenau pamiątkowe medale z okazji 75. rocznicy wyzwolenia tego obozu. Medal został ufundowany przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. Przesłanie wynikające z wizerunku medalu oraz fakt jego wręczenia przez najwyższe władze państwa polskiego stanowią niepisany dokument prawdy historycznej upamiętniający tragiczne losy narodów polskiego i innych w czasie II wojny światowej. Głęboko wierzę, że to wydarzenie będzie podstawą do kolejnych działań wszystkich na rzecz ostatnich już świadków historii.
O zabranie głosu proszę przedstawiciela filarów pamięci, największych prywatnych darczyńców Funduszu na rzecz autentyzmu Auschwitz-Birkenau, pana Ronalda Laudera. Your Majesties, Your Excellencies, Rabbis, Clergy, honored guests, and most importantly, the survivors of Auschwitz-Birkenau who are with us today. This is about you, the survivors. And I cannot begin to tell you how grateful I am that you are here, and in some cases, here with your children and grandchildren. 5 years ago, when I stood here in front of these painful gates, and I admitted that I'm not a survivor, but I am so grateful for the survivors who are here today. I'm not a liberator, although I salute the courage of the veterans who saved us all. I'm here simply as a Jew, and like Jews everywhere, this place, this terrible place called Auschwitz, has sadly become an inseparable part of all of us. Auschwitz is like a terrible scar from a terrible trauma. It never goes away, and the pain never stops. I've always wondered if I'd have been born in Hungary, where my grandparents were from, instead of New York in February 1944, would I have lived? The answer is no. I've been one of the 438,000 Hungarian Jews gassed by the Nazis in 1944, right here in Auschwitz. I can assure you, almost all Jews have pondered this question. 75 years ago today, when Soviet troops entered these gates, they had no idea what lay behind them. And since that day, the entire world has struggled with what they found inside. We have all wondered how an advanced country that gave the world great literature and art, science, achievement, could sink to an anger, a meanness, a depravity like Auschwitz. But let me be clear. While Germany and Austria caused, created, and carry out this shattering evil, practically every other European country helped the Nazis gather up their Jewish citizens. Too many people in too many countries made Auschwitz happen. When European Jews begged the world for a safe harbor, somewhere to go, the entire world turned its back on them. Even my own country, the beacon of freedom, turned out its light on the Jewish people when they needed it most. The United States
organize a conference in Evian, France in July 1938 to discuss the Jewish refugee problem. There were a lot of lovely speeches, but America did not let any additional Jewish refugees in, and every other country in attendance followed its lead. There were 32 countries, and none of them, except for the tiny Dominican Republic, wanted any more Jews. Hitler saw this. 4 months later came Kristallnacht, and again, there was no world reaction. Hitler tested the world, and at every step, he saw the truth. The world did not care. That's when he knew he could build this factory of death. Evian led to Auschwitz. Kristallnacht led to Auschwitz. World anti-Semitism led to Auschwitz. Thankfully, there were some people throughout Europe who had a moral decency and acted differently. Ordinary people who risked their lives and their families' lives to save other human beings. Sometimes people they didn't even know. In Yad Vashem in Jerusalem, you will see 27,362 names on what we call the righteous among nations. These Gentiles who risked everything to save Jewish lives, we have not forgotten. These honorable men and women who we will never, never, never forget. God bless them. Five years ago, at the 70th anniversary, I was very concerned about the shocking rise of anti-Semitism here in Europe. Today, you all know the attacks on Jews, the killings, the vicious slanders have only grown worse, and they have spread to my own country. 75 years ago, when the world finally saw the pictures of the gas chambers here, and the piles of bodies, nobody in their right mind wanted to be associated with the Nazis. But now, I see something I never thought I would see in my lifetime. The open and brazen spread of anti-Jewish hatred throughout the world once again. In 2020, we hear the same lies the Nazis used so effectively in their propaganda. They said, Jews have too much power. Jews control the economy and the media. Jews control governments. Jews control everything. We hear this madness online, in the media, and even within democratic governments. We will never eradicate anti-Semitism. It's a deadly virus that's been with us for over 2,000 years. But we cannot look the other way and pretend that it doesn't happen. That's what people did throughout the 1930s, and that is what led to Auschwitz. There are 50 countries represented here today. I know each and every one of you is as disgusted by anti-Semitism as I am. You also know that you alone cannot stop this, but all of you can certainly speak out forcefully against it. We can't rewrite history, but we can be much more forceful today. All of us must remember those brave, moral people who tried to stop this, as all world leaders, all politicians must lead in this effort. Words are not enough. Political speeches are not enough. Laws must be passed, severe, tough, real laws that will put these hate mongers away in prison for a long time. Children must be educated.
to know where the hatreds of Jews lead. Those are all important. But there's another vital way for world leaders today to fight this age-old hatred. I've asked all countries to stop casting votes in favor of the UN's constant and shameful fixation on Israel. Exactly 3 years, 3 months, and 3 weeks after liberation of Auschwitz, the Jewish people realized their 2,000-year-old dream and founded the Jewish State of Israel. If for no other reason than the fact that not a single country on earth would take in Jewish refugees when they begged for their lives, that is why the Jewish people need Israel. 75 years ago, the Jewish people left Auschwitz. They fled Europe. They were forced out of every country in the Middle East. And instead of living in refugee camps and turning to terror, they built a vibrant democracy in a place where democracy does not exist. They have created miracle after miracle while having to defend their existence every single day. No other country on earth has had to do this. And for this, the UN, some journalists, even some government leaders constantly condemn it. But it's even worse. Israel has been singled out over and over again with the same lies that we heard about the Jewish people for centuries. Over the last 7 years alone, the United Nations General Assembly has adopted 202 resolutions condemning countries around the world. Of those 202 resolutions, Israel was condemned 163 times, and the rest of the world only 39. 163 against Israel, 39 for the rest of the world. We all know these votes are absurd. The UN ignores true evil dictatorships that kill millions of their own people. As clear as day that this kind of obsessive anti-Zionism is nothing but anti-Semitism. I realize that here at Auschwitz, you are surrounded by numbers. 75 years, 1933, 1938, 6 million. But there's one number that still shocks us while breaking our hearts at the same time. 1,500,000, that's the number of Jewish children, 1.5 million, who died in the Holocaust. It's so painful, we try not to think about it. It just hurts too much. Had these 1.5 million children been allowed to live like others' children around the world, they would now be in their 70s and 80s. They would have been educated. They would have married. They have had children of their own. Such a loss. But something else as well. What could these 1.5 million children have created for us all? What symphonies, what great literature, what technology, what medical breakthroughs do we lose from these lost souls? There is one more part of the Auschwitz story that no one ever talks about. When the survivors were liberated from this Nazi nightmare, they never sought revenge. They lost their mothers and fathers, sisters and brothers. In too many cases, they lost their wives and their children. And in spite of this, not one German was killed in retribution by a Jew. Not one. Think about that for a moment. After everything that happened to them,
these Jewish survivors walked out of these gates and went on to build new lives, raise new families, work hard and create. Some of grandchildren here today. And it is shameful that 75 years later, they now see that their grandchildren face the same hatred again. This is a shame and must never be tolerated. In the end, I'm afraid that all these numbers, 1.5 million children, 6 million Jews, these numbers are just too hard to comprehend. So let me leave you with one last story. It comes from the Eichmann trial in 1961, where witness after witness described their experience here at Auschwitz. But there was one man who stood out because he spoke in an unusually non-emotional tone. He described arriving on this platform here, right here, with his wife and little daughter. They were herded out of the cattle cars, and they stood in line for the selection. Right over there, a doctor would decide who would go to the right to work and who would go to the left for extermination. This man was separated from his wife and daughter at that moment, and they were pushed away. On the witness stand, he said, "There were so many people, I didn't know how I could keep my eye on them. But his little girl wore a red coat, and he was able to watch the little red coat until it got smaller and smaller, and then he couldn't see it anymore. The young Israeli prosecutor, Gabriel Bach, was standing at his chair when the man finished like this. He stood there silently. Finally, the judge asked Bach to continue, but he stood there. Again, the judge told Bach to continue, and again, he just stood there silently. Years later, Bach explained that as fate would have it, he and his wife had just bought their 3-year-old daughter a little red coat. And Gabriel Bach said, to this day, if he goes to a sports stadium or a restaurant or just running down the street in Jerusalem and he sees a girl in a little red coat, his throat will tense and he cannot speak. Frankly, after this story, whenever I see a red coat and a little girl, I think the same thing. This is the legacy of Auschwitz, and it will never go away. To every Jewish person and non-Jewish person in this audience who leaves these gates today, we must do this. When we hear something that is anti-Semitic, when we hear someone talk about Israel unjustly, when Jews are attacked in our streets, do not be silent. Do not be indifferent. Do not just do this for the Jewish people around the world. Do this for your children. Do this for your grandchildren. But also do this for the little girl who, in the red coat, whose ashes lay 300 meters away, along with 1 other million tortured souls. They are watching us today,
and I cry out in one shattering chorus. Do not be silent. Do not be complacent. Do not let this ever happen again to any people. Thank you. Szanowni Państwo, zapraszamy do obejrzenia filmu pod tytułem Przedmioty. Oni byli tacy jak my. Objects, they were just like us. Przygotowanego na 75. rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau. Szanowni Państwo, oddaję głos panu dyrektorowi, opiekunowi miejsca pamięci, doktorowi Piotrowi Cywińskiemu. Od wyzwolenia Koncentrationslager Auschwitz minęło 75 lat. I dziś jest wśród nas ponad 200 osób, które przeszły przez to piekło. Tak trudno dla nas wyobrażalne piekło. Dziękuję wam, drodzy. To, co mówiliście jeszcze w obozie i poprzez te 75 lat, to nigdy więcej. Nie dla siebie, ale dla nas. I dla naszych dzieci. I wnuków. Na waszym doświadczeniu budowaliśmy powojenny świat. Jesteśmy wam zatem coś winni. My wszyscy. Świat miał przecież wyglądać inaczej. Organizacja Narodów Zjednoczonych miała być gwarantem pokoju. Zbrodnie przeciwko ludzkości miały być ścigane bez końca. Współpraca i współzależność międzynarodowa miała oddalać konflikty. Ekumenizm miał zbliżać ludzi wiary. Tymczasem dziś
Z każdej niemalże strony widać odradzanie się dawnych upiorów. Nasilają się antysemityzm, rasizm, ksenofobia. W mroku odradzającego się populizmu i demagogii wzmacniają się ideologie pogardy i nienawiści. A my stajemy się coraz bardziej obojętni, zamknięci w sobie, apatyczni, bierni. Nie widzimy i nie chcemy widzieć. Nie mówimy i nie chcemy mówić. Większość milczała, gdy tonęli Syryjczycy. W ciszy odwróciliśmy się od Kongijczyków. Nie wydusiliśmy z siebie niemalże słowa, gdy 2 lata temu mordowano Rohingya. Ciszą dziś okrywamy tragiczny los Ujgurów. A cisza po Holokauście nie jest ludzka. I nigdy już ludzką nie będzie. Po Holokauście nasze dzisiejsze milczenie jest naszą dotkliwą klęską. Naszym własnym odczłowieczeniem. Tak właśnie, samo odczłowieczeniem. Sprawiedliwi wśród narodów świata nie dawali laików, nie pisali protest songów, nie podpisywali petycji online. Oni dokonywali nieskończonego dobra w dramatycznych warunkach, ratując konkretnego człowieka. Ale tylko dlatego zachowali twarz i godność, a jakże my z całą naszą kulturą pamięci wypadamy na ich tle dzisiaj. Gorsza od zapomnienia jest taka pamięć, która nie rozbudza w nas moralnego niepokoju. Ginie wówczas owo nigdy więcej. 75 lat po Auschwitz właśnie w pamięci musimy szukać źródeł dla naszej dzisiejszej odpowiedzialności. Tymczasem jakże często w pamięci szukamy jedynie krótkotrwałych wzruszeń, bez konsekwencji, bez zobowiązań. Taka pamięć traci swój sens. Jak mówić nigdy więcej, patrząc w oczy atakowanym na ulicy Żydom, poniżanym Romom, ludziom na całym świecie, prześladowanym mniejszościom, uciekinierom, głodującym, mordowanym, zamykanym setkami tysięcy w różnych obozach. Rację miał zamordowany w Birkenau Zaomen Gradowski, który na krótko przed buntem Sonderkommando napisał: mamy straszne przeczucie, gdyż wiemy. My także wiemy i przeczuwamy, czym stał się nasz świat, gdzie i dlaczego roztrwoniliśmy nasze podstawowe, fundamentalne wartości, gdzie jest nasza własna, indywidualna odpowiedzialność, każdego z nas. Kiedyż więc Auschwitz stanie się rzeczywistością przezwyciężoną i wyzwoloną? W samej istocie krzyku nigdy więcej, wyzwolenie Auschwitz dzieje się także dziś, tu i teraz, codziennie.
Szanowni Państwo, zapraszam do wspólnej modlitwy za pomordowanych w Auschwitz. Tych z Państwa, którzy czują się na siłach, proszę o powstanie. Proszę pana Dawida Wiśnie, ocalałego z Auschwitz, o odmówienie modlitw Elmale Rachamim oraz Kaddisz. Et
Nishmatam Pigan Eden Tehei Menuchatam Adonai Hu Nachalatam Ve'yanuchu b'shalom Al mishkavam Vinomar Amen. We continue with the Kaddish. Yitkadal v'yitkadash Shemei Rabbah. Please join me, those who can. B'alma divrach yivrutei v'yamlich malchutei b'chayichon v'yamichon b'chayei d'chol beit Yisrael b'agala v'izman kariv v'imru. Amen. Yehei Shmei Rabbah Mevarach Yalam Ul Olmei Olmaya Yitbarach Yishtabach Yitpar Thromam Yitnasei Yitadar Yitale Yitalal Shmei Dekutsha Berichu Le'ela Min Kol Birchata V'Shirata Tushbuchata V'Nechemata Damiran bialma v'imru. Amen. Yehei shlama rabba min shmaya v'chayim aleinu v'yal kol Yisrael v'al kol ha'olam v'nomar amen. Ose b'shalom b'imromal hu ya'ase shalom aleinu v'yal kol Yisrael v'imru. Amen. Proszę Jego Ekscelencję, arcybiskupa Salvatore Pennacchio, o odmówienie modlitwy Wieczny Odpoczynek, Oratio pro Fidelibus Defunctis w języku łacińskim. Oremus, animabus domine. Famulorum tuarum misericordiam concede perpetuam, ut eis proficiat in aeternum, quod in te speraverunt et crediterum. Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua lucet eis, requiescant in pace. Amen. Proszę Jego Ekscelencję Piotra Gregera, biskupa Kościoła Katolickiego, o odmówienie modlitwy Wieczny Odpoczynek w języku polskim. Wieczny odpoczynek radzi im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Proszę wielebnego księdza Mikołaja Dziewiatowskiego z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego
o odmówienie modlitwy Boże duchów i ciała wszelkiego w języku cerkiewno-słowiańskim. Господу помолимся, Господи помилуй, Боже духов и всякая плоти, смерть поправи дьяволю празднивы и живот миру Твоему даровавый. Сам Господи покой душу усопших раб Твоих, всех зде погибших, вместе светло, вместе злачни, вместе покойня. Отнюдь же отбеже болезнь, печаль и воздыхание, всякое согрешение, содеянное или словом, или делом, или помышлением, яко благий человеку любец Бог, прости, яко нес человек и жив будет и не согрешит, ты бо един такмо без греха, правда твоя правда во веки. И Слово Твое есть истина, яко Ты си воскресение и живот и покой усопших раб Твоих, всех зде погибших, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, со безначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и пресно, и во веки веков. Proszę Jego Ekscelencję Adriana Korczago, biskupa diecezji cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, o odmówienie modlitwy Wspomnienie Zmarłych w języku polskim. Wszechmogący Boże, przed Twoim obliczem wspominamy dziś tych, którzy na tym szczególnym miejscu kaźni bestialsko byli mordowani. Ufamy, że w Tobie, naszym Bogu, znaleźli wybawienie z cierpienia, doświadczyli zwycięstwa życia nad śmiercią i obdarowani zostali wiecznością. Wspomóż nas, abyśmy czerpiąc naukę z przeszłości, przezwyciężali w sobie wszelką niechęć do drugiego człowieka. Motywuj nas do życia w pokoju, zgodzie i miłości. Amen. Szanowni Państwo, proszę wszystkich o zajęcie miejsc. Już za chwilę czworo przemawiających dziś byłych więźniów i ocalałych z zagłady oraz przewodniczący delegacji państwowych zostaną poproszeni o przygotowanie się do wyjścia pod pomnik ofiar. Osoby, które pozostaną tu w namiocie przed ścianą, przed bramą śmierci, będą mogły na ekranach obserwować składanie zniczy. Podkreślam, wszystkich Państwa poza przedstawicielami byłych więźniów oraz ocalałych z zagłady, a także poza przewodniczącymi delegacji państwowych prosimy o pozostanie na miejscach. Przed pomnikiem ofiar w Birkenau zostanie złożony hołd pomordowanym. Niech świece, które tam złożymy, będą znakiem upamiętnienia wszystkich ofiar. Po złożeniu hołdu przedstawiciele delegacji powrócą do namiotu. Szanowni Państwo, wysłuchali Państwo następujących utworów muzycznych. Mieczysław Weinberg, kwartet smyczkowy 5, opus 27, fragment. Roger Moreno Radke, Requiem for Auschwitz, fragment.
Gideon Klein, Trio Lento, fragment. Daria Pacuda, Lament Ziemi. Podczas przejścia delegacji pod pomnik ofiar w Birkenau wysłuchają Państwo następujących utworów. Aleksander Lasoń, Sereno, trzecia część z piątego kwartetu smyczkowego. Antonin Dworzak, druga część z kwartetu smyczkowego F-dur, opus 97. Arvo Part, Fratres na kwartet smyczkowy. Utwory są wykonywane przez kameralistki Orkiestry Muzyki Nowej w składzie. Irena Kalinowska-Gross, pierwsze skrzypce. Agnieszka Lasoń, drugie skrzypce. Aleksandra Batok, altówka. Danuta Sobik, wiolonczela. Alicja Molitorys, flet.
Thank you.
Teraz, teraz, teraz.